i siostry, zgromadziliśmy się, aby wielbić Boga, poświęcając figurę Anioła Stróża Polski. Otwórzmy nasze serca, aby właściwie dostrzec znaczenie tego świętego obrzędu. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Ciebie, Aniele, Stróżu Polski. Z miłością spoglądamy na Jego figurę, obecną w tym sanktuarium. Niech Anioł Stróż Polski, ilekroć będziemy się do Niego zwracali, prowadzi nas i wszystkich Polaków do Boga, celu naszych dążeń. Bóg powierzył nam Polskę, abyśmy kochali swój język, historię i tradycje, uświęcali siebie oraz dążyli do Ojczyzny Wiecznej. Wiemy, że wolność narodu polskiego była okupiona daniną cierpień i krwi, bo sąsiedzi próbowali wymazać go z mapy Europy. Opatrzność przeprowadziła nas przez ból i cierpienia ku wolności. W trudnych chwilach niewoli nadzieją dla Polaków była Maryja, Królowa Polski, której symbolicznym miejscem był Jasnogórski klasztor, duchowa stolica narodu. Dzisiaj jej uroczystość przyzywamy stawiennictwa Maryi i opieki Anioła Stróża Polski nad naszym narodem, aby dochował wierności i wypełnił powierzoną mu przez Boga misję. Na wzór Anioła bądźmy i my nieustraszonymi rycerzami i niezwyciężonymi atletami Chrystusa. Niech poprowadzi nas wraz z zastępami aniołów, strzegących miejsc świętych w naszym narodzie i naszymi aniołami stróżami ku duchowemu zwycięstwu. Pobłogosław Boże tę figurę anielskiego pomocnika i spraw, abyśmy wzywali jego wstawiennictwa. Niech z nieba opiekuje się naszą ojczyzną i strzeże ją od wszelkich niebezpieczeństw. Boże, użycz nam za Jego wstawiennictwem wszelkiej pomocy. Prosimy Cię przez Chrystusa, Pana naszego. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. Święty Aniele Stróżu Polski, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Andrzeju Bogolo, módl się za nami. Święty Maksymilianie, módl się za nami.